Jak ty oceniasz jako singielka? Jako singielką? My wszystko wiemy. Powiedz, jaką ty byś sobie wybrała osobę, z którą chciałabyś się umówić na taką randkę? Ale mi zadałaś pytanie teraz. No ja jestem troszeczkę, powiem szczerze, no mam, jestem wymagająca. Dla mnie tak naprawdę najważniejsze jest to uczucie, czyli ta iskra, to żeby zaiskrzyło, bo bez tego, bez takiej tak zwanej chemii, nieważne jaki kto jest, nieważne jak to wygląda, dla mnie tak naprawdę wygląd nie jest ważny, musi zaiskrzyć, musi być coś takiego, co mnie z tą osobą będzie łączyło. Będziemy mieli wspólne pasje, czyli będzie musiał ten pan dużo wyjeżdżać, bo ja uwielbiam podróżować, a ostatnio się zakochałam w południowej Afryce, nawet zdałam, słuchajcie, kurs na przewodnika turystycznego, więc jestem oficjalnym przewodnikiem turystycznym po Kapsztadzie, więc musi lubić podróżować i to jest dla mnie najważniejsze, no i ta chemia. Czy pomiędzy tobą a współprowadzącym Olkiem Sikorą jest już ta chemia? Chemia jest, ja już Olka znam nie od wczoraj, nie od dzisiaj. Jak uwielbiam, bardzo fajny chłopak, mega ciepły, więc wydaje mi się, że jesteśmy takim duetem idealnym, ponieważ ja totalnie wierzę w miłość, chociaż jestem singielką, to jeszcze cały czas mam nadzieję, że spotkam tego jedynego. Olek to szczerze mówiąc, to nie wiem, czy on kogoś ma, czy nie ma, jeszcze mi tego nie zdradził, ale my, agenci do zadań specjalnych, jako takie nowoczesne swatki, myślę, że jesteśmy parą idealną. Jak oceniasz karierę Olka Sikory? Bardzo szybka i intensywna. Bardzo silna, bardzo szybka, intensywna. Ja za niego mocno trzymam kciuki. Ostatnio spotkałam koleżankę, która powiedziała, że o rany, będziesz prowadziła program z moim Olusiem, z którym ja zaczynałam. Jego kariera po prostu szuch, leci do góry, ale bardzo dobrze, niech się chłopak rozwija. Ma talent, Olek. Dobrze.